chciałem wam pokazać mieszkanie, na którym można zrobić bardzo dużo pieniędzy, a pokażę wam coś, co pewnie mało z was to robi. To jest podział nieruchomości pod względem zarówno technicznym, jak i prawnym na dwa lokale. I to jest właśnie mieszkanie w kamienicy. Jakiś czas temu kupiłem nieruchomość przy ulicy Ogrodowej w Lublinie. Lokalizacja jest wyjątkowa. Jak widzicie na mapie, to taka jest dosłownie kilka kroków. Ulica jest przepiękna, jednokierunkowa, a przez to niezbyt ruchliwa. Jest też zadbana i pełna zieleni. Nieruchomość, którą kupiłem, to lokal użytkowy, czyli inaczej niemieszkalny. O tyle nietypowy, że składał się tak naprawdę z dwóch lokali, a była to jedna księga wieczysta. Jak zobaczyłem dokumenty, dowiedziałem się, że kiedyś był to lokal mieszkalny, a w Urzędzie Miasta figurował jako dwa lokale. Początkowo chciałem przywrócić stan pierwotny, czyli zmienić przeznaczenie, tak żeby te lokale znowu były mieszkalne. No ale lokal znajduje się na koordynacji minus 1 i obecne prawo nie dopuszcza takiej możliwości. Przygotowałem te dwa lokale pod najem krótkoterminowy, tylko mówię lokale, bo to nie są mieszkania. To są lokale usługowe, użytkowe, które są niemieszkalne z racji definicji. Natomiast no, nikt nikomu nie zabroni mieszkać we swojej własności. W tym momencie chcę, żeby one po prostu były dwoma odrębnymi lokalami użytkowymi na oddzielnych księgach wieczystych. Zanim rozpocząłem procedurę podziału, zrobiłem analizę prawną, w jaki sposób mogę podzielić te dwa lokale, czyli jakie dokumenty mi są potrzebne i niezbędne do tego, żeby ten jeden lokal stał się znowu dwoma odrębnymi lokalami usługowymi. Jedyną dostępną dla mnie formą, z której mogę wyodrębnić te dwa lokale, czyli stworzyć dwa nowe lokale z dwoma księgami wieczystymi, było notarialnie wyodrębnienie lokalu, czyli ustanowienie odrębnej własności. I mogłem to zrobić tylko i wyłącznie w formie aktu notarialnego. W Lublinie jest dalej gigantyczny potencjał, jeśli chodzi o krótkoterminowy najem, bo potrzeby są coraz większe, hotele się budują co prawda, no ale nie tak szybko, jakbyśmy tego chcieli. W tym momencie mam już doświadczenie o samodzielności lokali. W praktyce to wygląda tak, że idę do notariusza i na podstawie aktu notarialnego wyodrębniam dwa lokale. Sąd zamyka starą księgę wieczystą i otwiera dwie nowe dla tych nowych lokali. Dokumenty, jakie były potrzebne, to wypis i wyrys z rejestru gruntów, rzuty kondygnacji z pieczątkami osoby upoważnionej, takiej, która ma uprawnienia budowlane. Wypisy z kartoteki lokali, bo te lokale miały swoje kartoteki pierwotne. Rzuty lokali wraz z powierzchniami przynależnymi, zrobione przez uprawnionego geodetę bądź osoby, która ma uprawnienia budowlane. Uchwała wspólnoty wyrażające zgodę na to, żeby wyodrębnić dwa lokale. Zaświadczenie o samodzielności lokali. Cała procedura była dość skomplikowana i czasochłonna, ale znacznie podniosła wartość nieruchomości. A z racji zarobku, ponieważ dwukrotnie wartość nieruchomości wzrosła, warto było zamrozić kapitał na dłuższy niż zwykle okres. Kupując ten lokal, nie miałem pewności, czy wyodrębnię z niego dwa mniejsze o osobnych księgach wieczystych. Ale przyjmuję zasadę, że albo zarabiam dużo, albo bardzo dużo. I tak skalkulowałem cenę zakupu tego mieszkania, że nawet jeżeli nie uda mi się go podzielić, a zrobię tam fizycznie dwa lokale, to będę w stanie go sprzedać z zyskiem, który mnie zadowoli, czyli zarobię dużo. Natomiast jeżeli uda mi się go podzielić i uzyskać stosowne dokumenty, będę w stanie zarobić bardzo dużo. I tak się zresztą stało.